W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce. Inwestycja planowana od początku niemal kadencji. No i dziś, w dniu dzisiejszym, praktycznie sfinalizowaliśmy rozpoczęcie tej inwestycji. Inwestycja to około 7000 metrów kwadratowych powierzchni, a więc jedna z większych w tym rejonie. I bardzo nietypowa, bo podziemny dwupoziomowy parking i ciekawostka, boisko na dachu tejże inwestycji. Stąd też wyzwanie zarówno dla projektantów, dla wykonawcy, no i dla nas jako dla samorządu, bo tego typu inwestycji tutaj w naszym rejonie nie ma. Koszt całej inwestycji to około 40 milionów złotych. No niestety obecna sytuacja na rynku budowlanym spowodowała to, że ta cena jest niemal dwukrotnie większa niż zakładaliśmy pierwotnie, no ale musimy się dostosować do, że tak powiem, obecnego czasu i liczyć tylko na to, że ta sytuacja się nie pogorszy, ale ja uważam, że bez względu na to, jaka będzie sytuacja na rynku budowlanym, to powiat powinien tą inwestycję kontynuować i zakończyć w wyznaczonym terminie. Dzisiaj bardzo dobry dzień dla powiatu wielickiego. Dobiega końca już i finału ta część związana z projektowaniem, zdobywaniem środków. Dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą na wybudowanie hali sportowej i to jest bardzo dobry przykład, jak współpraca między samorządem a rządem dobrze się układa, to wtedy można pozyskać środki. W środki wykorzystane to 15 milionów z rządowego programu Polski Ład i pozostałe środki, bo kwota opiewa na ponad 39 milionów, to środki powiatu wielickiego do zrealizowania tej inwestycji. Ja jestem szczególnie, bardzo się cieszę, że inwestycja jest w Wieliczce, w powiecie wielickim, w szkole, w liceum. To jest szkoła, do której ja też uczęszczałam i wiem, że tego typu obiekty sportowe są bardzo potrzebne w powiecie wielickim. Mamy młodzież bardzo dużo przybywa młodzieży do naszego powiatu, tej związanej z migracją. Z dużą migracją powiat się rozrasta, przybywa mieszkańców, tym samym przybywa młodzieży, która musi mieć gdzie uprawiać sport, musi mieć daną szansę, aby sięgać po laury sportowe. I myślę, że niedługo będziemy się cieszyć wbiciem pierwszej łopaty, a potem wszyscy, jak tutaj jesteśmy, będziemy na otwarciu tej dobrej inwestycji. Jesteśmy szczególnie dumni, że to nam przypadnie w zaszczycie realizację tej jakże tutaj ważnej inwestycji dla społeczności lokalnej. Dużo było mówione o oczekiwaniach co do tej inwestycji, jakie ma spełnić. Powiem szczerze, że ja z perspektywy mojego doświadczenia w branży budowlanej powiem, że projekt może nie jest wielki co do swojej kubatury, natomiast jest to projekt bardzo trudny technicznie. My takie projekty bardzo lubimy, lubimy takie projekty realizować. Jest to na pewno dla nas wyzwanie, podchodzimy do niego z pokorą. Zwłaszcza to, co nawiązując do słów pani poseł, sytuacja, jaką nam się przyjdzie namierzyć, zwłaszcza na rynku budowlanym. Niemniej jednak postaramy się, aby ten dzień, kiedy będziemy przecinać wstęgę, był równie, otwierając ten obiekt, był równie dobrym nastroju jak dzień dzisiejszy, kiedy ta umowa była podpisana. Problemy i na pewno wiele sytuacji do rozwiązania jak w trakcie każdej budowy będą, natomiast wierzę, że na zasadach partnerskiej współpracy jesteśmy w stanie szczęśliwie dowieść ten projekt w zakładanym terminie i w zakładanym budżecie do końca.